Witajcie moi drodzy, Damian Wilczyński z tej strony kierownicy. W dzisiejszym będę grał w grę, będzie ostra jazda. Ale jako, że nie mam prawa jazdy, to będzie taka jazda. Będę grał w grę. Powiemy o kilku zdzierających asfalt ścigankach, które albo pojawiły się w sklepach, albo dopiero mają się pojawić. Ale zanim to wszystko, kilka newsów ze świata gier. Przede wszystkim EA Sports pochwaliło się nową okładką FIFA 18, na której pojawi się... Któż mógłby być to inny, jeśli nie ostatni zdobywca złotej piłki FIFA, strzelec dwóch bramek w ostatnim finale Ligi Mistrzów i zdobywca ostatniego Oscara za najlepszą grę aktorską podczas upadku na murawę. Panie i panowie, Cristiano Ronaldo. Ale to nie wszystko, ale to nie wszystko, bo chciałbym powiedzieć ci, że... Bo cię zaraz wysadzę. Miłość to nie różowe kwiaty, ale... przywiązanie do pewnych tytułów. Dlatego na pewno ucieszycie się, że w tym tygodniu wychodzi kolejne duże rozszerzenie do MMORPG The Elder Scrolls Online Tamriel Unlimited od ZeniMax Online Studios. A już za chwilę premierowe zdjęcia z nowego Need for Speeda. Także szykujcie się na ostrą jazdę. Skręciliśmy. Ghost Game Studio należące do Electronic Arts pochwaliło się najnowszym Need for Speedem Payback. To najnowsza, spektakularna odsłona popularnej serii gier wyścigowych, która ma 10 listopada trafić do sklepów na całym świecie. W grze tak szybkiej jak 16-latek podczas pierwszego kontaktu z dziewczyną ma nie zabraknąć emocjonujących misji, pojedynków samochodowych o wysoką stawkę, oszałamiających pościgów policyjnych i niewiarygodnych sekwencji akcji. Cała akcja gry toczy się w półświatku Fortune Valley. Trójka wyjątkowych bohaterów ponownie łączy siły, by zemścić się na familii, czyli podstępnym kartelu rządzącym kasynami, przestępczym podziemiem i skorumpowanymi glinami w mieście. Dzięki rozbudowanemu systemowi modyfikacji będzie można stworzyć swoją wymarzoną brykę lub spędzić wiele godzin przeistaczając porzucony wrak w super samochód. Co więcej, gracze będą mieć okazję na dobre sprawdzić swoje auta, obstawiając na własne umiejętności, a następnie pomnażając wygrane lub tracąc wszystko. Fani, którzy zamówią grę w przedsprzedaży, otrzymają platynową paczkę samochodów, która zawiera 5 podrasowanych kultowych aut z dymem z opon Platinum Blue. Paczka samochodów zawiera Nissana 350Z z 2008 roku, Chevroleta Camaro SS z 1967 roku, Dodge Chargera RT z 1969 roku, Forda F-150 Raptor z 2016 roku i Golfa Trójkę w holenderskim gazie. Nie, żartuję. Tak naprawdę dostaną Volkswagena Golfa GTI Club Sport z 2016 roku. Będę grał w grę. Czas na ścigankę, w której troszeczkę się ubrudzimy. Na rynku pojawił się Dirt 4, czyli niezbyt długo oczekiwana gra rajdowa. Dlaczego niezbyt? Bo zaledwie półtora roku temu Codemasters oddało do naszych rąk grę Dirt Rally. Jako że Rally było wielkim sukcesem, po czwórce Dirta również możemy się spodziewać wiele. Przede wszystkim będzie dużo tras, masa samochodów do wygrania i kupienia oczywiście, oraz małe combo-wombo. Rozpoczynając przygodę z Dirtem 4, możemy wybrać, czy chcemy zarzucać tyłkiem samochodu na lewo i prawo w trybie zręcznościowym, czy też wolimy więcej realizmu w zachowaniu auta na drodze. W grze znalazło się 50 modeli aut, które możemy, jak już wspomniałem, zdobyć bądź kupić. Ale tylko brzmi to tak przyjemnie, bo auta w grze są mega drogie, nawet jeśli zdecydujemy się kupić używaka. Gra graficznie nie urwie wam pewnie serca z kablami, ale dlatego dla posiadaczy trochę starszego peceta to pewnie nawet dobra wiadomość, a rozgrywka może was wciągnąć na grube tygodnie, o ile znudził wam się poprzednik, czyli Dirt Rally. A na koniec programu będę grał w grę. Chciałbym wam pokazać epicki symulator bitew, w którym ktoś postanowił przeprowadzić niesamowitą symulację. Kurczaki mierzą się z dinozaurami. Jest taka gra, która się nazywa Ultimate Epic Battle Simulator. I w tej wspomnianej przeze mnie grze można sprawdzić, jaka armia jest najsilniejsza. Sprawdzać można różne armie od starożytnego Rzymu po mitologiczne stwory aż po współczesnych Marines. Ale jeden specjalny gracz postanowił sprawdzić, kto wygrałby w starciu 20 tyranozaurów z 10 tysiącami kurczaków. Jak widać, gdzie jest ludzi kupa, tam i Herkules.
To był odjazdowy program Będę grał w grę. Widzimy się za tydzień. Ja się nazywam Damian Wilczyński i niech gra będzie z wami. Będę grał w grę. 65 zł nabiło. Panie. Kartą, gotówką? Mówiłem ci, że gotówką. Ja teraz za wszystko płacę gotówką. Dlaczego? Bo okazało się, że bardzo dużo pieniędzy wydaję tak pobocznie.